Wojciech Wróż. Był wspinaczem o wrodzonych predyspozycjach, gibkości, refleksie, doskonałej orientacji w terenie. Łatwo i dobrze się aklimatyzował, to też chętnie chodził bez tlenu. W 1976 roku wraz z Eugeniuszem Chrobakiem dotarł do 8400 metrów najwyżej z Polaków. W 1978 roku ta sama dwójka dokonała wejścia na Kanchenjungę południową. W latach 80. Wróż należał do nielicznego grona sportowych alpinistów wysokościowych świata. Potwierdził to ostatecznie na K2. W dniu 3 sierpnia 1986 roku zdobył górę bez tlenu trudną drogą zwaną Magic Line. Nie zdołał opuścić jej żywy. Zginął tego samego wieczoru podczas zejścia drogą pierwszych zdobywców.